Piotr Wasześcik, witam Państwa ze studia Telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest senator Stanisław Gorczyca. Witam Pana. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Dzisiaj jednak jako członek Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiej Platformy Obywatelskiej i Rady Krajowej PO. Czyli rozumiem, że Pan chce przeprowadzić ze mną rozmowę polityczną. Tak, bo ciekawi to naszych widzów. Ostatnio nasi dziennikarze spotkali Pana podczas zbierania podpisów na jednego z kandydatów na urząd, najwyższy urząd w państwie. Tak, zgadza się. Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, angażuję się w wybory prezydenckie. Zapewne i Pan, i Państwo pamiętacie, jak 3 tygodnie temu odbyła się konwencja Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w Warszawie na Stadionie Narodowym. Był zaproszony Pan Prezydent Bronisław Komorowski. W wyniku tego spotkania nasza partia, moja partia, podjęła decyzję o popieraniu kandydata Bronisława Komorowskiego na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ja muszę powiedzieć, że nawet jeżeli by nie było takiej decyzji mojej partii, to i tak byłby to mój kandydat, ponieważ dzisiaj jak nigdy potrzebny nam jest prezydent doświadczony i odpowiedzialny. Zaprosiłem Pana ponownie do studia, żeby przybliżyć i wyjaśnić naszym widzom, co stało się ze strukturami Platformy Obywatelskiej w Działdowie i Ostródzie. Decyzją Zarządu Regionalnego Platformy Obywatelskiej struktury w kilku powiatach naszego województwa warmińsko-mazurskiego zostały rozwiązane i w tej chwili jesteśmy przed nowymi wyborami do struktur powiatowych w powiatach ostródzkim i działdowskim. A co było przyczyną i powodem tego rozwiązania tych struktur? Bezpośrednią przyczyną było naruszenie interesu partii, naruszenie zasad programowych, ale co najważniejsze, niewykonanie uchwały zarządu regionalnego. Czy te przyczyny w obu przypadkach były takie same? Identyczne. A jak przebiegała procedura odwoławcza? Procedura odwoławcza następuje w ten sposób, że jest dyskusja. Najczęściej jest dyskusja, jak przebiegała kampania, w tym przypadku kampania samorządowa w wyborach jesiennych do samorządu terytorialnego. W wyniku tej dyskusji uznano, że jednak te struktury działają niewystarczająco dobrze, w związku z tym zostały rozwiązane. A jakie ta decyzja niesie konsekwencje dla członków i kół, które działają? No jeżeli chodzi o członków władze powiatu, no to oczywiście te konsekwencje władze poniosły, dlatego że te struktury zostały rozwiązane, a dla ogółu członków Platformy Obywatelskiej, a więc tych, którzy funkcjonują w kołach Platformy Obywatelskiej, nie ma to większego znaczenia. Jesteśmy przed całą procedurą wyborczą na szczeblu powiatowym, czyli musimy wybrać delegatów na zjazd powiatowy, następnie zwołać zjazd i na zjeździe powiatowym wybrać władzę na szczeblu powiatowym. I co dalej? Kto jest odpowiedzialny za tworzenie tych nowych struktur teraz? Tak się składa, że uchwałą zarządu regionu zostałem powołany na komisarza partii struktur powiatowych do momentu wyboru nowych władz. Jestem odpowiedzialny za bieżące funkcjonowanie partii w powiecie, ale również i za zorganizowanie zjazdu powiatowego i wybór władz powiatowych. A więc taką samą funkcję otrzymał pan poseł Piotr Cieśliński w powiecie działdowskim. Czy ustaliliście kalendarz wyborczy? Tak, ustaliliśmy kalendarz wyborczy. W miesiącu marcu wybieramy delegatów na zjazd powiatowy. Następnie organizujemy zjazd powiatowy i wybieramy władzę. Mam nadzieję, że kalendarz wyborczy zamkniemy do połowy kwietnia bieżącego roku. A jak pan przewiduje, kiedy poznamy personalne składy nowych władz? Myślę, że w połowie kwietnia będzie już wszystko wiadomo. Jakie oczekiwania czy wymagania są stawiane nowym strukturom? Właściwie wszystkim strukturom Platformy Obywatelskiej stawiamy takie same oczekiwania. Partia to jest zespół ludzi. To jest zespół ludzi wspólnie pracujących, wspólnie podejmujących decyzje i wspólnie działających na rzecz makroskali kraju, a w mikroskali na rzecz samorządu terytorialnego. Inaczej sobie nie wyobrażam. Będę z pełną konsekwencją wymagał, żeby te działania wyglądały właśnie w taki sposób. A czy ta decyzja właśnie zarządu regionu nie była zbyt ryzykowna w tak ważnym roku wyborczym? Myślę, że nie.
że jest tak, zresztą statut nas dopuszcza taką możliwość zmiany struktur powiatowych. Jest to okres, można powiedzieć, kiedy dokonuje się wyborów i kiedy komisarz funkcjonuje, to również partia działa. I to jest okres 2-3 miesięcy, gdzie dokonuje się ponownych wyborów. W związku z tym nie ma jakby takiej pustki w działalności partii. W związku z powyższym należy dokonywać tych zmian i szukać jak najlepszej opcji, jak najlepszych wyników w działalności tych lokalnych polityków. A czy struktury PO będą gotowe do wyborów? Tak, struktury PO będą gotowe do wyborów. Już w tej chwili mocno angażujemy się w wybory prezydenckie. Koła Platformy Obywatelskiej, koła terenowe funkcjonują normalnie i za kilka miesięcy przystępujemy do pracy na rzecz kampanii parlamentarnej. A jak przewiduje Pan przebieg i rozstrzygnięcie wyborów prezydenckich w dniu 10 maja 2015 roku? No trudno spekulować. Jeżeli chodzi o kampanię, to pewnie podziela to wielu obserwatorów czy wyborców, że ona rzeczywiście jest taka jeszcze, no, nie nabrała tego właściwego rozmachu. Natomiast jeżeli chodzi o wynik, to ja wierzę w mądrość naszych wyborców, wierzę w mądrość Polaków, ale panie redaktorze, idzie wiosna i bądźmy wszyscy optymistami. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim dzisiejszym gościem był senator Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Gorczyca. Dziękuję bardzo.